Polskie Radio Orzesz Serdecznie witam słuchaczy Polskiego Radia Orzesz. Dzisiaj w moim studiu zacni goście. Witam pana Jacka Ordowskiego, znanego jako mistrz jacenty z zaciężnej chorągwi rycerskiej Apis z gniewu. Witajcie zacni mężowie i wyczci godne niewiasty, takoż pupile. To zaszczyt gościć pana mistrza. E, witam również e, pana Adriana Cybulskiego, dyrektora Biblioteki Centrum Informacji i Kultury gminy Starej Juchy. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak widzicie w naszym studiu dzisiaj wyjątkowo barwnie i kolorowo, ale tych oto dwóch przestojnych i zacnych mężczyzn połączył Piknik jaćwiecki, dla którego też jesteśmy tutaj dzisiaj w studio. Opowiedzcie nam, mi panowie i naszym słuchaczom, co to jest piknik jaćwiecki, jak to się zaczęło, skąd to się zaczęło, skąd pomysł? Dawno, dawno temu, bo wiem, już 16 wiosen wstecz, zadzwoniła do mnie pani wójt gminy Starej Juchy, Ewa Kawałko. I mówi mości Jacenty: Widuje ciebie gdzieś tam w telewizjach w różnych częściach Polski, a do starych Juch nie zajeżdżasz. Takoż prośbę mam wielką, jak będziesz w pobliżu, to odwiedź mnie koniecznie. No i spotkaliśmy się. Pani Wójt wtedy została właśnie włodarzem gminy Starej Juchy. I mówi: Mamy piękną scenografię, wiele jezior, tak, bogatą historię. Trzeba byłoby stworzyć taki produkt o charakterze i promocyjnym, i turystycznym, właśnie dla starych Juch. No i wtedy narodziła się idea takowego teatru historycznego. Ja pogrzebałem w historii. Się okazało, że w Starych Juchach istniał kiedyś Gród Jaćwieski które zdobywali krzyżacy podbijając jaćwież i w oparciu o to wydarzenie o podbój właśnie jaćwieży przez krzyżaków stworzyliśmy takowe teatrum historyczne które rozrosło się w, w piękną imprezę i historyczną i kulturalną i edukacyjną właśnie w starych Juchach. taka była idea tej imprezy. I to takowe teatrum historyczne już liczy dzisiaj ile wiosen? 16. 16 wiosen. Czyli w tym roku, panie dyrektorze, zapraszamy na 16 edycję imprezy. Zgadza się, to już 16 edycja tej imprezy. W najbliższą sobotę, 5, 5 sierpnia, rozpoczniemy, rozpoczniemy wydarzenie. Paradą, paradą historyczną z urzędu gminy będzie Przemarz razem z rycerstwem konnym, pieszym, dwórkami. Każdą osobę chętną, która chciałaby się włączyć, zachęcamy jak najbardziej, nawet umożliwimy stroje średniowieczne, by móc w 100% procentach wcielić się w epokę, wejść w klimat epoki. Dzieciom stroje, czy też tak. dorosłym? I dzieciom, i dorosłym. O jakiej dacie mówimy, panie dyrektorze? O 5 sierpniu. 5 sierpnia, czyli ta sobota ta najbliższa. Ta sobota, to już ta sobota. E, po czym przeniesiemy się na, na docelowe e, miejsce już, gdzie, gdzie wszelkie, wszelkie atrakcje, e, zarówno w klimacie średniowiecznym, jak i towarzyszące, odbędą się już, e, już na plaży wiejskiej w Starych Juchach. Brzmi bardzo, bardzo interesująco. A Mistrz Jacenty to od początku przy tej imprezie jest, tak rozumiem, że też jako 16 żywo. wiosen. Jako, jako żywo. żywo. A może nam mistrz coś yy, opowiedzieć o swoim yy, w... ryżu? właśnie. Już się martwiłam, że nie odpowiedniego słowa użyję. No, ze względu na wyposażenie obiektu, ręsztunek jest dość skąpy, bo ino, hełm typu przyłbica, tak. Oczywiście czuby, yy, jako wielkiego mistrza krzyżackiego, pawie pióra. Miecz jednoręczny, który tutaj spoczywa sobie bezpiecznie na stole. Tak, tunika, ostry ten symbol. Miecz jest ostry, taki naprawdę. E, nie, niestety nie ostrzymy mieczy, bo nawet tak tępy mieczem można zrobić krzywdę. E, moi rycerze potrafią wyprowadzić uderzenie, takie cięcie mieczem o wadze do trzech ton nawet, a więc takim mieczem nawet nie naostrzony można uszkodzić człowieka i to bardzo jest to broń bardzo niebezpieczna i bardzo skuteczna. Zresztą Czyli miecz. Mistrz ma również yy, specjalną do tego pochwę. Tak, tak Tutaj sobie. tutaj tutaj nie, nie brałem ze względu na to, żeby zaprezentować właśnie. To jest nagi miecz jednoręczny, yy, bardzo piękna replika zresztą, ale... Odzwierciedlająca dokładnie wagę, kształt miecza z pierwszej połowy XV wieku. Kto hmm. będzie chciał bliżej przyjrzeć się temu orężu, zapraszamy do starych już. Oczywiście, będzie mógł nawet przymierzyć ręsztunek, czyli zbroję rycerską, tak? Zobaczyć rycerzy. Krzyżackich w walce bezpośredniej i pieszych, i konnych, bo będzie pokazany turniej konny rycerski. Ilu będzie łącznie rekonstruktorów? Ponad 30 osób, w tym 8 konnych, tak. 8 I wszyscy konnych. będą z gniewu od mistrza Jacentego? Nie, nie wszyscy. Ponieważ Mistrz Jacenty zna prawie wszystkich rekonstruktorów w Polsce i zaprasza moich przyjaciół również na, na owo teatrum, bo teatrum będzie bardzo różnorodne. Będziemy pokazywać różne aspekty życia średniowiecznego, począwszy od rzemieślniczej tej sfery poprzez pląsy nawet średniowieczne. Mamy dwórki, które są mistrzyniami świata w tańcach dawnych, znają tańce irlandzkie, duńskie, francuskie, rodzime, dżigi, gawoty, rile, fryzy, praczki, słome. Będziemy też pokazywać, będziemy angażować publiczność do licznych turniejów tak, średniowiecznych, w tym będzie turniej kuszniczy o złoty bełt wielkiego mistrza, będzie turniej topora. Złoty bełt? Tak, to A jest, coś, co jest bełt. Bełt to jest e, strzała Aha. kusznicza. <laughs> Mam nadzieję, że państwu nie skojarzy się z jakowym <laughs> szpetnym trunkiem używanym <laughs> przez niektórych, że tak powiem. Niecnych. Tak. No i zaprosimy również e, liczne zakony, które przybędą na ową imprezę. Mam tu na myśli rodziny. Tak, bo będzie taki turniej pod tytułem Wożenie skarbów zakonnych i ta rodzina, która wygra ten turniej, pojedzie na weekend do czterogwiazdkowego hotelu Zamek w, Rynie, w Gniewie, przepraszam, i tam spędzi dwie doby w czterogwiazdkowej gotyckiej komfortowej rzeczywistości z pełnym wyżywieniem, z gabinetami odnowy, czyli spa, fitness. A ja osobiście wtedy tą, tych gości oprowadzę nawet po zamku w Gniewie, oh. jako wielki mistrz. Fantastyczna nagroda. No, program historyczny będzie bardzo bogaty, bo zadbamy również o pupili. Pokażemy też, jak wyglądało życie codzienne jaćwingów, tak, jakim zajęciom się oddawali. A punktem kulminacyjnym programu będzie nocny spektakl Oblężenie grodu jaćwieskiego przez krzyżaków, które zakończy się zdobyciem grodu, spaleniem grodu, no i my, rycerze zakonu Najświętszej Panny, nie oszczędzimy nikogo, ani męża, ani niewiasty, ani dziecka. Ale, ale ja ujdę z życiem, czy też nie? Jeżeli pani przybędziesz jako gość, włos z głowy ci nie spadnie. Oh. Chyba, jestem, że staniesz mistrzu. pani za palisadą owego grodu pogańskich, <grym> owych przeteczników. Rozumiem. Wszystko jasne, także drodzy słuchacze, wie, wiecie, gdzie stawać, jeśli pojawicie się w starych juchach. Panie dyrektorze, to wesoło macie, bardzo interesujący weekend przed wami. Zgadza się. Atrakcji średniowiecznych nie brakuje. Tutaj myślę, że o większości, to nie jest wszystko. Ja myślę, że warto, warto pojawić się, by zobaczyć, zobaczyć te wydarzenie, bo jest, jest wyjątkowe. Wyjątkowe nie tylko w Juchach, w regionie, ale myślę, że jedyne w swoim rodzaju w Polsce. Oprócz atrakcji typowo średniowiecznych, na pewno będzie towarzyszyła nam dobra, dobra muzyka, różnorodna muzyka w szczególności, bo staramy się, by ta impreza była dla każdego, by każdy znalazł coś dla siebie podczas tego wydarzenia. Oprócz jadła, napitku, rękodzielników, całej tej otoczki średniowiecznej, zadbamy o różne brzmienia, które będą wypływały ze sceny. Począwszy od lokalnych zespołów, które, które zaprezentują się, poprzez radioaktywnych, jest to mocniejsze brzmienie. Kapela o mocniejszym brzmieniu, orada, gdzie sami nazywają muzykę, którą tworzą, folk of, etnofolkiem takim, która przyjedzie do nas z podłodzi. A później po tej części, część średniowieczną, tak jak tu wielki mistrz Jacenty wspomniał, że będzie zakończona spaleniem grodu, bitwą o ten, o ten grod. To są ruchy tak? wieczorne. Po spaleniu grodu będzie jeszcze towarzyszyła tam, ognia nie zabraknie, będzie naprawdę cały gród spłonie. To taka, tak możemy już zdradzić delikatnie, więc gród jest specjalnie budowany, drewniany gród, który spłonie na koniec. Czyli wszystkie OSP ręce na pokład. Oczywiście, oczywiście. Aha. Jest impreza na, na każdej płaszczyźnie zabezpieczona. Później będzie jeszcze Teatr Ognia, więc, więc nasza, nasza lokalna grupa Fire Team wystąpi z naprawdę dobrym pokazem Teatru Ognia po czym będzie pokaz sztucznych ogni, fajerwerki i przejdziemy, troszeczkę zmienimy wtedy, nawet nie troszeczkę, znacząco zmienimy klimat i wejdziemy już troszeczkę z muzyką taneczną, lekko, łatwo i przyjemną, jak niektórzy określają i zespoły, zespoły, także można było już potupać nóżką i pobawić się. Będą towarzyszyły nam zespół Bayera i później na zakończenie jeszcze Eksplozja razem z Oto Chodzi. Czyli wielki wysiłek organizacyjny obydwu panów. A kto jeszcze włącza się organizacyjnie w to przedsięwzięcie? Tutaj, tutaj niewątpliwie z gmina Stariuchy oraz, oraz instytucja razem z, z Jacentym i, i, i całą, całym sztabem ludzi, którzy, którzy przyjedzie specjalnie na to wydarzenie. Czyli z inst... pan Jacenty ma jakieś stowarzyszenie, firmę. Znaczy, kieruję, mm, mam prywatną chorągiew rycerską no własną. <laughs> Stąd też zaciężna chorągiew rycerska mm -hmm. Apis, e, która działa pod szyldem firmy, ale mam mm -hmm. również własną fundację. Jest to Akademia Animacji Kultury Średniowiecza. Mm -hmm. e, no działam, działam w wielu instytucjach takich, e, że tak powiem, pozarządowych. E, czasami pomagam innym. Czasami coś tam pomagam, jeżeli chodzi o ochronę rysi w Polsce. <noise> Także. No, jest pan pasjonatem ewidentnie historii, więc na tym polu historycznym i kulturalnym intensywnie pan działa, ale kochani słuchacze, powiem wam coś fajnego, bo mi tutaj mistrz centy zdradził, że jak pracował w Ogólniaku, bo już już pan nie pracuje, czy... jeszcze. a jeszcze pracuje, założył tam klasę rycerską. Tak, to była jedyna w Polsce klasa rycerska o profilu animacja kultury średniowiecza. Trafiali do tej klasy młodzi ludzie pasjonaci historią. Program był bardzo różnorodny. Przedmiot był oczywiście na świadectwie z oceną końcową. W programie była nauka jazdy konnej, fektunek bronią białą, warsztaty tańca, warsztaty aktorskie. Obsługa stanowisk rzemieślniczych, garnca, szkoła. Po prostu. No i oczywiście przewodnictwo turystyczne. Wypuściłem wielu wspaniałych animatorów kultury niekoniecznie średniowiecza, bo ten ruch się bardzo rekonstruktorski spolaryzował. Mam jednego ucznia, który jest naprawdę wybitnym rekonstruktorem, jeżeli chodzi o epokę napoleońską. W tej chwili nawet korzystam z jego usług, bo odtwarzamy również czasy właśnie epoki napoleońskiej czy polskich powstań narodowych i jest świetnym rekonstruktorem, naprawdę animator, może jeden z lepszych w Europie. No, nie? I jestem no, dumny z tego, że był moim uczniem. No coś pięknego. No już przez te 27 lat, tak? Jak odkąd pan zajmuje się rekonstrukcją, tak? To jest 27 lat? Tak, 27 lat. To już tych znajomości się... i tych właśnie pięknych znajomości pewnie jest dużo na koncie. No wyjeżdżamy też bardzo często za granicę mamy zaproszenia. Moja chorągiew reprezentowała Polskę na Targach Expo 2000 w Hanowerze między innymi. Później dostaliśmy tam zaproszenie na taki wielki międzynarodowy turniej rycerski do Portugalii. Wyjeżdżaliśmy jako reprezentacja Polski pod szyldem ministerstwa też. Ówczesnego to było Ministerstwo Turystyki, Sportu i czegoś tam jeszcze. No teraz też mamy zaproszenie do Holandii na cały tydzień, na początku września, wyjeżdżamy właśnie. Tam będziemy robili będziemy przenosić że tak powiem, mieszkańców czasy epoki Miecza i Krzyża. A czy swoją rodzinę, własną, prywatną, też pan wciągnął i pozarażał tym orężem? Tak, moja córa przepięknie tańczy, Aha. zna te tańce, ale niestety jest już studentką komunikacji i psychologii biznesu w Toruniu. Niemniej jednak, ponieważ jest, że tak powiem, mistrzem we władaniu obcymi językami, to ojciec wynajmuje ją do tłumaczenia na imprezach takich, gdzie mamy gości mieszanych z całego świata. To córa jako żywo tłumaczy to, co ojciec powie po polsku na insze języki. Natomiast syn poszedł w sport, zdał w tej chwili, dostał się do wymarzonego liceum ogólnokształcącego Ignacy no ale jest mistrzem, jeżeli chodzi o karate. Ma już nawet uprawnienia sędziowskie, a więc też, też walka, też. też, pasja, <grym> pasja, też pasja. pasja, bo od piątego roku życia właściwie zajmuje się tą dyscypliną sportu. Wymaga to zaparcia, wymaga tężyzny fizycznej. Niemniej jednak ja to szanuję i. Bardzo mi się to podoba, że on właśnie w karatę poszedł. No, coś, coś wspaniałego. A czego życzyć wam, żeby impreza była udana? Chyba nie połamania oręża. Czego się życzy rycerzom? Co by stwórca Aurę zapewnił. Taką spokojną <noise> i co by e, niebo nie płakało. <noise> no to oby stwórca zapewnił aurę. Tego wam życzę, zarówno panu dyrektorowi, jak i wielkiemu mistrze, mistrzowi Jacentemu. To był wielki zaszczyt gościć was w moim studio, w naszym orzyskim Studio. Orzeszanie, czujcie się zaproszeni, ale nie tylko Orzeszanie. Wszyscy Państwo, którzy jesteście tutaj turystycznie w okolicach, musicie być piątego. Koniecznie w Starych Juchach. Niech Bóg obdarzy Was zdrowiem i pokojem. I Was, Wielki Mistrzu, i Was, Panie Dyrektorze. Dziękujemy ślicznie i zapraszamy już 5 sierpnia w tę sobotę. Do zobaczenia, mam nadzieję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Polskie Radio Orzesz.